Muzeum zaprosiło Chrzanowian na spotkanie z kulturą turecką. Urokliwe plaże i turkusowa woda. To zwykle pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl na dźwięk słowa Turcja. Ale Turcja to nie tylko turystyczna atrakcja, ale również bogata i różnorodna kultura, wspaniały taniec oraz kuchnia. O tym wszystkim mogli się przekonać uczestnicy kolejnej edycji spotkań z kulturą organizowanych przez Chrzanowskie Muzeum. Tegoroczna edycja przybliża historię, kulturę i sztukę tego kraju leżącego na pograniczu Europy i Azji. Muzeum zaprosiło na wykład historyczny doktora Piotra Nykiela, poświęcony m.in. żołnierzom tureckim walczącym na froncie wschodniogalicyjskim w latach 1916-1917. Potem odbyły się warsztaty prowadzone przez Koło Naukowe Turkologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była prezentacja języka tureckiego z elementami pisma, symbolika oka proroka, wiązanie chusty muzułmańskiej, także można było też na sobie przymierzyć jakby różne style wiązania chusty. Dlaczego tym razem na temat spotkań wybrano Turcję? Jak mówi Anna Cieplińska, z jednej strony ze względu na różnorodność kultury tego kraju, ale również ze względu na fakt, że w Chrzanowie żyje kilka tureckich rodzin. Były one zresztą uczestnikami niedzielnych spotkań. Warto poznać samą kulturę tych ludzi, którzy zamieszkają nas tak po sąsiedzku. Spore zainteresowanie wzbudził pokaz tańca ludowego, warsztaty taneczne oraz koncert tureckiej muzyki przygotowany przez szkołę Tureckie Klimaty. Moje zainteresowanie Turcją zaczęło się 16 lat temu, kiedy pierwszy raz przypadkiem pojechałam do Turcji. Stąd się wzięła w ogóle moja pasja i zainteresowanie Turcją. Potem pobycie postanowiłam studiować turkologię. Tak też zrobiłam. Skończyłam turkologię 9 lat temu. Od tego czasu pracuję w swojej firmie. Zainteresowanie Turcją u pani Anny przerodziło się z czasem w miłość do tureckiego folkloru, a potem do tańca. Oprócz tego, że zajmuję się tańcem, no to też właśnie staram się organizować koncerty tureckiej muzyki ludowej, która jest także moją pasją. Uczę się grać na instrumencie balama. Oczywiście nie gram jeszcze tak jak profesjonaliści, bo dopiero się zaczynam się uczyć, ale to jest też moja pasja i organizuję właśnie koncerty muzyki ludowej.